Pierwszy dzień sierpnia, Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka, tor speedrowerowy. Grzegorz Gabor, serdecznie, gorąco Państwa witam i zapraszam na memoriał imienia Pawła Waloszka, doskonałego, byłego, świetnego żużlowca Śląska Świętochłowice, między innymi indywidualnego wicemistrza świata na żużlu. W ubiegłym roku odbył się pierwszy memoriał jego imienia póki co, bo też był przecież wiernym kibicem speedrowerowym i nie tylko. Póki co ten memoriał odbywa się na speedrowerze, ale marzeniem wszystkich organizatorów i wszystkich pozostałych jest to, aby memoriał odbył się wreszcie na torze żużlowym, tam gdzie powinien on się odbywać. Ku temu są czynione wszelkie starania i miejmy nadzieję, że już w przyszłym roku, a być może jeszcze nawet w tym, ale szczegółów na razie nie zdradzamy, uda się zorganizować taki właśnie memoriał na torze żużlowym. Przed rozpoczęciem tego memoriału rozmawialiśmy między innymi z panią Ingrydą Waloszek o to, co nam powiedziała. Z boku, za pani plecami tutaj stoją motocykle, jeden z takich, na których startował pan Paweł. Wracają często, pani Ingryda, te wspomnienia? Tak, wracają. Zresztą patrzę dużo na żużel. Tak, tych nazwisk to już tak właściwie nie pamiętam, bo to wszystko tacy młodzi jeżdżą, ale patrzę. Ale patrzy pani na żużel i mocno pani kibicuje i wspiera ku temu, aby żużel powrócił również do Świętochłowic. Nie, tak, mam właśnie taką nadzieję, że wróci kiedyś. Szukamy następców Pawła Waloszka. Szkółka żużlowa Śląska Świętochłowice działa co prawda nie na skałce, ale na gościnnie na torach, między innymi w tamtym sezonie w Krakowie, czy w tym sezonie w Opolu. Myśli pani, że znajdzie się ktoś taki jak Paweł Waloszek? No mam nadzieję, no nie wiem, ale mam nadzieję, bo on był wyjątkowy. Zawsze pani o nim ciepło mówi, ciepło go, bo wspomina, bo to rzeczywiście był wyjątkowy człowiek, prawda? Tak, właśnie. Jako mąż i jako zawodnik. A co w Pawle było takiego wyjątkowego? No ja sama nie wiem, po prostu było. Ale nie wiem co. Wszystko. To była miłość od pierwszego wejrzenia? Tak. W tym roku jest 50. rocznica tego, jak Paweł zdobył wicemistrzostwo świata. Największy sukces naszego zawodnika, świętochłowickiego zawodnika i też polskiego zawodnika. Jeden z większych sukcesów w historii żużla. Data więc strzelona jak najbardziej mimo wszystko, mimo problemów, mimo trudności, bo przecież ten turniej miał się wcześniej odbywać tutaj w Świętochłowicach. No oczywiście, że tak, no ale wiadomo, że pandemia wszystkie terminy poprzesuwała, wszystko na bieżąco musi być realizowane, ale staramy się cały cykl szkoleniowy realizować, jak również turnieje takie między innymi jak memoriał Pawła Waloszka. Jest szansa, żeby uczcić Pawła Waloszka tam, gdzie no, wypadałoby to zrobić, czyli na torze żużlowym. No oczywiście wypadało to zrobić by na stadionie naszym imienia Pawła Waloszka. Jest to po prostu jedyne miejsce, gdzie po prostu to by musiało się odbyć. Powiem inaczej, staramy się, żeby po prostu taki turniej przeprowadzić nawet na torze żużlowym najpóźniej w przyszłym roku. Tyle nasi pierwsi rozmówcy, nasi pierwsi goście, a my rozpoczynamy już prezentację tych, którzy dzisiaj, mam nadzieję, stworzą nam ciekawe i emocjonujące widowisko. Póki co, tak jak mówiliśmy, na torze speedrowerowym, ale z wielką nadzieją, że już w niedługim czasie być może również na żużlowym owalu, bo tak po prostu by wypadało, jeżeli chodzi o mistrza Pawła Waloszka. Dzisiaj 16 zawodników przyjechało do Świętochłowic, wśród nich sporo samych świętochłowiczan, ale po kolei. Z numerem 1 Mikołaj Męc, Orzeł Gniezno. Z dwójką dzisiaj będziemy oglądać Piotra Kupczyka, Wiraż Ostrów Wielkopolski, Tomasz Włodarczyk, Lwy Unimot Częstochowa, Marcel Krzykowski, Śląsk Świętochłowice, Mateusz Ludwiczak, Szawer Leszno, Igor Orłowski, Śląsk Świętochłowice, Dawid Bas, również Śląsk Świętochłowice, Sebastian Paruzel, Wy Unimot Częstochowa, Arkadiusz Szymański, Orzeł Gniezno, Patryk Bielaczek, Śląsk Świętochłowice, Damian Natoński, Lwy Unimot Częstochowa, Piotr Jamroszczyk, również Lwy Unimot Częstochowa, Marek Pronobis, Śląsk Świętochłowice, Kamil Bielaczek, także Śląsk Świętochłowice, podobnie jak Kamil Bielica i Marcin Kołata. Tak wygląda szesnastka zawodników, którzy dzisiaj w Świętochłowicach będą rywalizować o Puchar Przychodni Pawła Waloszka, a także o puchary ufundowane przez organizatorów. Przed rozpoczęciem tej uroczystości
uroczystości, tej prezentacji odbyła się taka miła uroczystość. Wspominano tutaj pana Pawła, zabrała głos między innymi pani Ingrida Waloszek, przemawiał także prezydent miasta i prezes Śląska Świętochłowice. Wszyscy mówili jasno, wspominając pana Pawła, że czekają na to, aby uczcić jego pamięć na torze żużlowym. Szymon Bartkowiak, widoczny na państwa ekranach, to arbiter tego dzisiejszego pojedynku, sędzia z Rybnika, były zawodnik tamtejszego zespołu, od kilku sezonów jeden z czołowych arbitrów w naszym regionie i w Polsce. Teraz właśnie ten moment, kiedy odpalono motocykl i postanowiono w taki właśnie sposób uczcić pamięć pana Pawła. Wszyscy wstali z miejsc i minutą nie ciszy, a oklasków uczcili pamięć Pawła Waloszka i wszystkich tych żużlowców, którzy kiedyś tworzyli nie tylko Śląsk Świętochłowice. Teraz jeszcze wręczenie kwiatów przez prezesa Śląska Świętochłowice. Pani Ingrida nie kryła wzruszenia. Zawsze miło ją gościć na obiekcie sportowym, bo żywo interesuje się tym, co dzieje się na torze speedrowerowym, na torze żużlowym. Zresztą sama, jak tylko może, wspomaga to, aby żużel znowu mógł powrócić do Świętochłowic i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Pierwszy wyścig. Mikołaj Męcy z toru pierwszego, z toru drugiego Piotr Kupczyk, z toru trzeciego Tomasz Włodarczyk i z toru czwartego Marcel Krzykowski. Tak wygląda obsada tej pierwszej gonitwy. Marcel Krzykowski ostatnio zadebiutował w barwach kolejarza Opole. Było to 31 lipca w Rzeszowie. Co prawda nie wywalczył tam żadnych punktów, ale miał też trochę pecha, bo raz został wykluczony, kiedy upadł, a później zdefektował mu motocykl. Ale wracamy do tego, co dzieje się na torze speedrowerowym. Tutaj na prowadzeniu Mikołaj Męc, który przyjechał do Świętochłowic z Gniezna, tak jak wspominałem na prezentacji. Drugi jest Tomasz Włodarczyk, w tej chwili trzeci wspomniany Krzykowski i zamyka stawkę Piotr Kupczyk, który tutaj zmaga się z bólem ręki, co też widać w tym pierwszym wyścigu. Ostatni wiraż, no i meta, w takiej kolejności dojechali bez większych emocji. Ten pierwszy wyścig, 4 punkty dla Męca, 3 punkty Włodarczyk, 2 Krzykowski, 1 punkt zdobywa Kupczyk. Wiele akcentów żużlowych tutaj wokół i na samym torze. Dzisiaj także odbędzie się taka mała ceremonia podziękowania trenerowi Krzysztofowi Basowi, który do ubiegłego sezonu prowadził Śląsk Świętochłowice, ale o tym będzie okazja, żeby wspomnieć właśnie kiedy to będzie miało miejsce. Póki co wracamy do drugiej gonitwy. Tutaj na pierwszym polu Mateusz Ludwiczak, z drugiego pola wystartuje Dawid Bas, z trzeciego Igor Orłowski i z czwartego Sebastian Paruzel. Cała czwórka zastygła nieruchomo, aczkolwiek Mateusz Ludwiczak po komendzie gotów niestety się poruszył i arbiter nie miał innego wyjścia, jak wykluczyć Ludwiczaka, który do Świętochłowic przyjechał z Leszna. Mimo że to turniej towarzyski, to jednak no, przepisy obowiązują. Znacznie ułatwione zadanie miał w tej sytuacji Dawid Bas, który naprawdę w ostatnich tygodniach rządzi i dzieli nie tylko na południu, ale także w całej Polsce. Wyśmienita forma świętochłowiczanina, on to potwierdza w tym pierwszym swoim wyścigu, jest na prowadzeniu. Igor Orłowski w tej chwili zmierza do mety na drugim miejscu, a zamyka stawkę częstochowianin Sebastian Paruzer. Rozpoczęli ostatnie okrążenie, spora liczba kibiców dzisiaj zjawiła się na torze speedrowerowym Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka, aby uczcić pamięć mistrza, aby zobaczyć też w akcji zawodników po tym całym zamieszaniu związanym z pandemią. Wreszcie można troszkę odetchnąć z ulgą, choć pandemia się nie skończyła, to jednak kibice między innymi mogli powrócić na trybuny wokół toru speedrowerowego czy na stadiony żużlowe, a to już duży krok do przodu. 4 punkty dla Basa, 3 punkty dla Orłowskiego, 2 zdobywa Paruzel, a przed nami już obsada trzeciej gonitwy. Tutaj z toru pierwszego wystartuje Patryk Bielaczek, z toru drugiego uczyni to Piotr Jamroszczyk, z toru trzeciego Arkadiusz Szymański i z toru czwartego uzupełnia stawkę tej gonitwy Damian Natoński. Arkadiusz Szymański, kiedy z nim rozmawiałem przed tym turniejem, powiedział, że bardzo się cieszy, że mógł tutaj przyjechać. Pożyczył rower od Pawła Cegielskiego, ubiegłorocznego zwycięzcy Memoriału. Przywiózł też tutaj puchar
przechodni, który Paweł Cegielski przez rok miał u siebie w domu i pokazuje tym pierwszym wyścigiem, że ma ochotę, aby znowu go zabrać do siebie na nieco dłużej, bo na cały kolejny rok ten puchar trafia w ręce kolejnych zwycięzców. Zobaczymy, kto nim dzisiaj będzie. Arkadiusz Szymański pokazuje, a w zasadzie zgłasza aspirację do wygranej w tej pierwszej gonitwie. Całkiem niezła forma. On 4 punkty, 3 punkty Damian Natoński, 2 Piotr Jamroszczyk, 1 Patryk Bielaczek. Tak kończy się trzecia gonitwa. Przedostatni wyścig pierwszej serii startów. Przed rokiem wygrał tutaj wspomniany Paweł Cegielski. Drugi był świętochowiczanin Kamil Bilica, a na trzecim miejscu zawody zakończył Tomasz Włodarczyk. Wtedy ten memoriał odbywał się przy okazji Mistrzostw Świata tutaj rozgrywanych w Świętochłowicach. Tym razem już memoriał jako indywidualna sama impreza w sobie zgromadziła też sporo ciekawych zawodników, no i sporo kibiców, co najważniejsze. Czwarta gonitwa z toru pierwszego Pronobis, z toru drugiego Bielaczek Kamil, z toru trzeciego Kamil Bilica i z toru czwartego Marcin Kołata. I on też na prowadzeniu, drugi w tej chwili jest Kamil Bielaczek, trzeci Kamil Bielica, a zupełnie już w tej stawce nie liczy się Marek Pronobis, który wydaje się, że lata świetności, jeżeli chodzi o swoją karierę, ma za sobą, ale nie da się ukryć, że jeszcze pokazuje, że tej swojej dawnej świetności nie zapomniał i często jest filarem zespołu Śląska Świętochłowice, jeżeli chodzi o rozgrywki regionalne. Teraz zaczął nie najlepiej, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych wyścigach się poprawi. 4 punkty dla Kołaty, 3 punkty zdobywa Bielica, 2 punkty Kamil Bielaczek, 1 punkt dla wspomnianego Marka Pronobisa. Tak kończy się pierwsza seria startów. Za moment rozpoczniemy ściganie w drugiej odsłonie, w drugiej partii. Każdy z zawodników, przypomnę, ma do odjechania 5 wyścigów łącznie. Na cały turniej składa się 20 wyścigów, po których, mamy nadzieję, poznamy zwycięzcę. Jeżeli tak się nie stanie, to oczywiście zostanie rozegrany bieg dodatkowy. Piąta gonitwa otwierająca drugą serię startów. Tutaj z toru pierwszego Marek Pronobis, z toru drugiego Mikołaj Mędz, z toru trzeciego Mateusz Ludwiczak i z toru czwartego Arkadiusz Szymański. I to, co mówiłem wcześniej, Marek Pronobis potrafi zwyciężać i mimo, że forma może już nie taka jak przed laty, to jednak to niezwykle doświadczony zawodnik, który worek medali ma na swoim koncie i pokazuje, że jeździć to na pewno potrafi. Mikołaj Mędz w tej chwili jest drugi, ale tutaj doświadczenie przeciwko młodości. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Mikołaj Mędz ciągle ma ochotę na wygraną, a temu wszystkiemu przygląda się jeszcze Arkadiusz Szymański, który tak dobrze rozpoczął, wygrał swój pierwszy wyścig, ale teraz, jak Państwo widzą, jedzie na trzecim miejscu. Mateusz Ludwiczak zamyka stawkę i w takiej kolejności zawodnicy dojechali z tą małą poprawką, że Mikołaj Mędz wygrał. Wyprzedził Marka Pronobisa, dla niego 4 punkty, 3 zdobywa wspomniany Pronobis, 2 dla Szymańskiego, 1 punkt Mateusz Ludwiczak. Tak kończy się piąty wyścig, a szósta gonitwa wygląda następująco. Z toru pierwszego Kamil Bielaczek, z toru drugiego Patryk Bielaczek, z toru trzeciego Piotr Kupczyk i z toru czwartego Igor Orłowski, a więc trójka świętochłowiczan przeciw osamotnionemu zawodnikowi z Ostrowa Wielkopolskiego. Ten wyścig zostanie powtórzony jeszcze raz w czteroosobowym zestawieniu, gdyż sędzia dopatrzył tam się pewnego przewinienia, stąd też gwizdek i stąd też powtórka. Jeszcze raz, teraz już bez żadnych problemów, dwaj bracia, ten starszy Kamil i ten nieco młodszy, Patryk, tuż obok siebie prowadzi Kamil Bielaczek, drugi w tej chwili jest Patryk Bielaczek, a śmiałym atakiem przy krawężniku Igor Orłowski wyprzedził Piotra Kupczyka. On zmierza do mety na trzecim miejscu. Dwie pary nam się utworzyły. Rozpoczęli ostatnie okrążenie, no i chyba niewiele tutaj się już zmieni. Bardziej doświadczony Kamil tym razem triumfuje nad swoim bratem Patrykiem. 4 punkty odpowiednio dla jednego z braci Bielaczków, 3 punkty dla tego młodszego, a więc Patryka, 2 punkty zdobywa Igor Orłowski i 1 punkt dla Piotra Kupczyka, a więc kolejne czwarte miejsce dla Ostrowianina.
który nie najlepiej rozpoczął te zawody. Jeżeli myśli tutaj jeszcze o dobrej pozycji, no to niestety w kolejnych wyścigach musi się poprawić. Siódma gonitwa z turu pierwszego pojawi nam się na torze Damian Natoński, z toru drugiego wystartuje Kamil Bilica, z toru trzeciego uczyni to Dawid Bas, z toru czwartego Tomasz Wodarczyk. I cała czwórka już na starcie, nieruchomo wystartowali doskonale. Dawid Bas zamknął tam wszystkich śmiałym atakiem, ale że zabrakło miejsca przy krawężniku, to ten bieg będzie jeszcze powtórzony raz w pełnej obsadzie. Jako że regulamin mówi jasno, jeżeli na pierwszym wirażu przy takiej sporej ciaśniocie, jaka miała tutaj miejsce, zawodnicy się nie zmieszczą w torze, to wtedy wyścig jest powtarzany i tak było tym razem. Skorzystał na tym Tomek Wodarczyk, który pewnie prowadzi. Damian Natoński jest drugi, a śmiałym atakiem Dawid Bas wjechał tam w koło Kamila Bielicy. Na szczęście Bielica nie upadł, ale ucierpiał. Jak Państwo widzieli, Dawid Bas, który już mamy decyzję, jest z tego wyścigu wykluczony. Teraz najważniejsze jest zdrowie Dawida Basa. Miejmy nadzieję, że nic groźnego się nie stało. To, że się potłukł, to nie ulega wątpliwości. Trzyma się za bark Dawid Bas. Na szczęście możemy uspokoić, w kolejnych wyścigach będzie mógł startować, choć ten bieg zobaczy z pozycji parku maszyn. Jeszcze raz powtarzana siódma gonitwa. Tym razem prowadzi Damian Natoński, drugi jest Kamil Bilica, a zamyka stawkę Tomek Włodarczyk dla odmiany, który przecież przewodził, liderował temu siódmemu wyścigowi, zanim ten został przerwany, a więc ma czego żałować. Czy tutaj się jeszcze coś zmieni? Kamil Bilica pewnie ma ochotę, aby tam wdrapać się na te pierwsze miejsca, ale Damian Natoński to jeden z bardziej doświadczonych zawodników, wychowanek drużyny z Częstochowy. Ostatni wiraż, no i dojechali do mety w takiej kolejności, że wygrał Damian Natoński, 3 punkty dla Bielicy, 2 punkty zdobywa Włodarczyk. Spacerowym tempem mijając linię startu mety, kończy się tak siódma gonitwa. Ósmy bieg kończący drugą serię startu wygląda następująco. Marcin Kołata z toru pierwszego, z toru drugiego Sebastian Paruzel, z toru trzeciego Marcel Krzykowski, z toru czwartego Piotr Jamroszczyk. Marcin Kołata, wychowanek zespołu Wiraża Ostrów Wielkopolski, jak sam przyznaje, w tym sezonie nie miał wielu okazji do startów. To jego drugi sezon w Śląsku Świętochowice, tak więc to zwycięstwo z pierwszej jego gonitwy na pewno cieszy, a teraz jest na dobrej drodze, aby dopisać do swojego nazwiska kolejne 4 punkty, bowiem przewodzi stawce. Drugi jest Piotr Jamroszczyk, trzeci Marcel Krzykowski, który chyba jeszcze odczuwa skutki tego debiutu żużlowego na torze w Rzeszowie, który, tak jak powiedziałem, nie wyszedł mu najlepiej, ale on jeszcze jest młodym zawodnikiem, dopiero zyskującym żużlowe szlify, także należy mieć nadzieję i mocno trzymać kciuki, że w kolejnych startach będzie tylko lepiej. Kołata wygrywa, Jamroszczyk 3 punkty, 2 punkty dla Paruzela, 1 punkt zdobywa Krzykowski, tak kończy się ósmy wyścig i druga seria startów. Tak więc coś więcej już wiemy. Z kompletem punktów prowadzi Marcin Kołata po dwóch seriach. Podobnie Mikołaj Męcy również po dwóch seriach ma komplet 8 punktów, ale tutaj do odjechania jeszcze sporo wyścigów, bo aż 12, a więc sporo się tutaj jeszcze może zmienić. Dziewiąta gonitwa otwierająca trzecią serię startów. Kołata z toru pierwszego znowu doskonale, on na prowadzeniu. Drugi w tej chwili jest Orłowski, który wystartował do tej gonitwy z drugiego pola, z trzeciego uczynił to Damian Natoński, który jest w tej chwili czwarty, i Mikołaj Męc, który wystartował z czwartego pola, ale już w międzyczasie zdołał wyprzedzić Natońskiego. To myślę trochę niespodzianka, choć tutaj było do przewidzenia, że ci dwaj liderzy mogą potracić punkty. Póki co traci je Mikołaj Męc, bowiem Marcin Kołata kolejne 4 punkty dopisze do swojego dorobku i będzie już miał tych punktów 12 po trzech seriach startów. 3 punkty dla Orłowskiego, gubi punkty niespodziewanie Mikołaj Męc, który po dwóch zwycięstwach teraz zanotował trzecią pozycję. Z jednym punktem ten wyścig zakończył Damian Natoński. Tak kończy się ta dziewiąta gonitwa, która otwarła nam trzecią serię startów, a my spoglądamy na wyścig numer 10. Tutaj z toru pierwszego
Piotr Jamroszczyk, z toru drugiego Mateusz Ludwiczak, z toru trzeciego Piotr Kupczyk i z toru czwartego Kamil Bielica. Wystartowali, najbliżej do tego pierwszego wirażu miał Piotr Jamroszczyk, on też już jest na prowadzeniu, ale Kamil Bielica mocno się wypuścił za swoim rywalem. Trzeci w tej chwili jest Ludwiczak, zamyka stawkę kolejny raz Piotr Kupczyk. No i pytanie jest, czy tutaj się coś jeszcze zmieni, bo wydaje się, że Piotr Jamroszczyk mocno usadowił się na tej pierwszej pozycji i raczej jej już nie odda do samego końca. No i tak też się stało. Meta 4 punkty Jamroszczyk, 3 punkty Bielica, 2 punkty Ludwiczak, 1 punkt dla Kupczyka. Kończymy 10. wyścig, a więc półmetek za nami. Przed nami jeszcze 10 kolejnych wyścigów i ewentualnie jakiś bieg dodatkowy. I teraz to, o czym wspominałem, tutaj zawodnicy, organizatorzy postanowili podziękować w symboliczny sposób byłemu trenerowi Śląska Świętochłowice, jeżeli chodzi o speedrower, bo przecież Krzysztof Bas ciągle jeszcze pracuje z żużlowcami, pracuje też, jeżeli chodzi o przygotowanie ogólnorozwojowe z zespołem speedrowera i teraz wspomniany bohater Krzysztof Bas, z którym Śląsk Świętochłowice święcił największe do tej pory w historii triumfy, zdobywając kilka medali drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając także worek medali indywidualnych. Jego zawodnicy brylowali i na torach ogólnopolskich, i na torach regionalnych, no i na torach w zasadzie na całym świecie. No i czasami taka mała rzecz, jak dziękujemy, potrafi działać tak wiele, bo widziałem, że tam trenerowi Basowi zakręciła się łezka w oku. Trener Krzysztof Bas oczywiście zostaje z nami, choć jeżdżącym trenerem Śląska Świętochłowicy, przypomnijmy, jest Dawid Bas. Można powiedzieć, że wszystko w rodzinie, bo przecież Dawid Bas to na co dzień prywatnie syn Mirosława Basa, który z kolei jest bratem Krzysztofa, a więc Krzysztof Bas to jest wujek Dawida Basa, więc wszystko zostaje w rodzinie. Przerwany ten wyścig, 11. gonitwa z toru pierwszego Szymański, jeszcze raz z toru drugiego Włodarczyk, z toru trzeciego Paruzel i z toru czwartego Bielaczek. Spokojnie wjechał sobie do tego pierwszego wirażu Szymański, chociaż teraz równie spokojnie wyprzedził go Tomek Włodarczyk, ale Gnieźnianin tutaj na pewno nie będzie chciał odpuścić i pokazuje, że ma ochotę na zwycięstwo. Szybko odbił tą pierwszą pozycję, drugi w tej chwili jest Paruzel, spadł na trzecią pozycję Włodarczyk, a zamyka stawkę jedyny zawodnik Śląska Świętochłowice w tym zestawieniu, którym jest Kamil Bielaczek. No i tym samym kolejne 4 punkty do swojego dorobku dopisuje Szymański, 3 punkty zdobywa Paruzel, 2 punkty dla Włodarczyka, 1 punkt dla Kamila Bielaczka. Kończy się 11. gonitwa, 12. bieg wygląda następująco, to już będzie trzecia seria po tym biegu za nami. Z toru pierwszego Dawid Bas, z toru drugiego Marcel Krzykowski, z toru trzeciego Patryk Bielaczek i z toru czwartego Marek Pronobis. Wystartowali doskonale tym razem Dawid Bas, który świetnie rozpoczął od zwycięstwa. Później po spowodowaniu upadku i przerwania wyścigu został wykluczony. Teraz znowu podróżuje na pierwszym miejscu. Drugi jest w tej chwili Krzykowski, trzeci Bielaczek, ten młodszy Patryk i zamyka stawkę znowu dla odmiany. Tym razem Marek Pronobis, który dzisiaj tak ze zmiennym szczęściem startuje, choć już na swoim koncie zanotował i drugą pozycję i ostatnią, teraz znowu dopisze jeden punkt. 4 punkty dla zwycięzcy, a więc dla Basa, 3 punkty zdobywa Krzykowski, 2 Patryk Bielaczek, 1 punkt wspomniany Marek Pronobis. Tak kończy się trzecia seria startów, a więc jesteśmy coraz bliżej finiszu i póki co niewiele wiemy. Samotnym liderem Marcin Kołata, który po trzech startach ma komplet 12 punktów.
ale czy tak zostanie? Z toru pierwszego Dawid Bas, z toru drugiego Kamil Bielaczek, z toru trzeciego Mikołaj Męc i z toru czwartego Piotr Jamroszczyk. Cała czwórka na moment zastygła w bezruchu. Już wystartowali Dawid Bas na prowadzeniu, ale proszę popatrzeć, co tam się dzieje na tych kolejnych pozycjach. Kamil Bielaczek przez moment próbował tam umocnić się na tej drugiej pozycji, ale ta sztuka mu się nie udała. Tutaj mocno potraktowany, bez pardonu można powiedzieć, przez Mikołaja Męca Piotr Jamroszczyk siłą rozpędu wypadł w pas bezpieczeństwa. Na szczęście nic mu się nie stało. Upadł tuż obok naszej fotoreporterki Doroty, która uwiecznia to wszystko, co dzieje się na torze speedrowerowym na fotografiach, a więc będzie można gdzieś relację fotograficzną również z tego wydarzenia zobaczyć. Kolejne 4 punkty zdobywa Dawid Bas, 3 punkty Mikołaj Męc, 2 Kamil Bielaczek. No, nie ukończył tego wyścigu Piotr Jamroszczyk, który teraz, jak Państwo widzą, zmierza w całości do mety, jeszcze, a w zasadzie do parku maszyn. Jeszcze zintegrowana grupa ratowniczo-poszukiwawcza, ratownicy tej ekipy są z nami na co dzień, tutaj dbają o bezpieczeństwo zawodników, zapytali, czy wszystko jest ok, ale odpowiedź była oczywista, jest ok, i to jest najważniejsze. 14. gonitwa prowadzi Paruzel, na drugim miejscu w tej chwili jest Natoński, na trzecim Marek Pronobis, kolejny raz Piotr Kupczyk na ostatniej pozycji, a więc zaledwie 1 punkt. Jeżeli w takiej kolejności dojadą, dopisze do swojego dorobku zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego. Raczej tutaj chyba się już nic nie zmieni, bo daleko z przodu Sebastian Paruzel, on wygra, dla niego 4 punkty, 3 punkty Damian Natoński, 2 punkty zdobywa w tym wyścigu Marek Pronobis, 1 Piotr Kupczyk. Bez większych historii kończy się ta 14. odsłona, w 15. być może czekają nas nieco większe emocje, tutaj ustawią się pod taśmę maszyny startowej Tomasz Wodarczyk z toru pierwszego, z toru drugiego Marcin Kołata, z toru trzeciego uczyni Ludwiczak i z toru czwartego Patryk Bielaczek. Na ten turniej, na ten memoriał nie mógł przyjechać Paweł Cegielski, nad czym ubolewał. Wspominał w wywiadzie, że świetnie tutaj się czuł podczas pierwszego memoriału i nie spodziewał się, że wygra, ale to chyba też taki symbol. Memoriał Pawła Waloszka pierwszy wygrywa Paweł Cegielski. On cieszył się z tego zwycięstwa i mocno tutaj wspierał Arka Szymańskiego, któremu, tak jak wspomniałem na wstępie, użyczył nawet roweru, żeby mógł dzisiaj tutaj gnieźnianin wystartować. No a ten póki co wdzięcza się naprawdę, naprawdę dobrą formą. Póki co w 15. gonitwie prowadzi Tomasz Włodarczyk, drugi jest Marcin Kołata. Jeżeli tak dojadą, to świętochłowiczanin straci pierwsze punkty. Ludwiczak jest trzeci, zamyka stawkę Patryk Bielaczek, ostatni wiraż i tak też dojechali, a więc w tym wyścigu Tomasz Włodarczyk 4 punkty, 3 zdobywa Mateusz Ludwiczak, w międzyczasie jeszcze Marcin Kołata został przez niego wyprzedzony, ostatecznie na trzeciej pozycji ten zawodnik i ostatni przyjechał Patryk Bielaczek, a więc sporo stracił w tej gonitwie Marcin Kołata, który tak doskonale w trzech swoich pierwszych startach się spisywał. 16. gonitwa kończąca czwartą serię startów. Tutaj z toru pierwszego Bielica, z toru drugiego Krzykowski, z toru trzeciego Orłowski i z toru czwartego Szymański. Najmniej dogodne pole tego, który tutaj zgłosił już ochotę na zwycięstwo. Szymański co prawda w drugim swoim starcie przyjechał na trzeciej pozycji, ale w dwóch pozostałych startach był bezbłędny i ma na swoim koncie przed tym wyścigiem 10 punktów i realną szansę, biorąc pod uwagę, że teraz Kołata wyścig wcześniej sporo stracił, a więc realną szansę na to, żeby tutaj znaleźć się na podium. Zresztą podobnie jak Bielica, który przed rokiem przecież zakończył ten turniej na drugim miejscu. Jak widać, no, mimo że to turniej towarzyski, to nikt tutaj nie odpuszcza. Każdy chce na jak najlepszej pozycji wyjechać z tego pierwszego wirażu, bo to często decyduje o końcowym triumfie. Wystartowali kolejny raz, miejmy nadzieję, że teraz już bez żadnych problemów. Prowadzi Bielica na zewnętrznej
Krzykowski, a z tyłu przyczajony Szymański, który patrzy, co tam się dzieje, i znowu doszło do spięcia, poleciał rower Marcela Krzykowskiego. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało. Te obrazki pokazują, że powinno być wszystko ok. No a Kamil Bielica widać mocno skoncentrowany, on chce się pokazać z dobrej strony, wszakże tata Kamila Antoni przecież startował z Pawłem Waloszkiem na torze żużlowym. Kamil Bielica też osobiście znał pana Pawła, zresztą większość tutaj kibiców i zawodników pana Pawła znało, więc chcą tutaj jak najbardziej mocno podkreślić tą przynależność Pawła Waloszka do Śląska i Świętochłowicy i chcą też zaprezentować się w tym turnieju jak najlepiej, co nie ułatwiają rywale, jak państwo widzą. Ta 16 gonitwa mało szczęśliwa. Kolejny raz sędzia zagwizdał, bo prawie tam spadł na beton Marcel Krzykowski, nie umiejąc utrzymać równowagi, ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie bez żadnych problemów. Te liczne powtórki wykorzystał Bielica, a Szymański, który przez moment był ostatni, który tak słabo wystartował, już jest na drugiej pozycji. Wyprzedził zarówno Orłowskiego, jak i Krzykowskiego, który chyba trochę zmęczony tymi powtórkami, zmęczony tym podróżą z Rzeszowa tutaj do Świętochłowic i emocjami związanymi z ligowym debiutem na żużlu. Dzisiaj spisuje się ze zmiennym szczęściem. Jeszcze dodatkowo gdzieś tam do małego spięcia doszło z jego kolegą klubowym. Kończy się ten wyścig, na szczęście już bez żadnych problemów. 4 punkty Bielica, 3 punkty Szymański, 2 punkty Orłowski, 1 punkt Krzykowski. Za moment rozpocznie się ostatnia seria startów, która powinna nam dać odpowiedź na to, kto dzisiaj tutaj wygra. Być może będzie potrzebny do rozegrania jakiś wyścig dodatkowy. Na najlepszej drodze do zwycięstwa póki co jest Kołata, który ma 14 punktów, ale blisko jest również Bielica, który ma tylko o punkt mniej. Także blisko Szymański, który także ma 13 punktów, no i Mikołaj Męc, który na swoim koncie ma punktów także 13. Rozpoczynamy ostatnią serię startów z toru pierwszego Bielica, z toru drugiego Patryk Bielaczek, z toru trzeciego Sebastian Paruzel i z toru czwartego Mikołaj Męc, ten, który tak doskonale rozpoczął dwoma zwycięstwami. Później była trzecia pozycja i druga, i zobaczymy, jak będzie teraz w jego ostatnim starcie. Na razie na ostatnim miejscu podróżuje do mety, a prowadzi Bielica. Paruzel jest drugi, trzeci w tej chwili Patryk Bielaczek, a zamyka stawkę wspomniany Mikołaj Męc, zawodnik, który do Świętochłowic, podobnie jak Arkadiusz Szymański, przyjechał z Gniezna. No i teraz już nie wiadomo, czy to zmęczenie, czy tutaj klasa rywali powoduje, że ta druga część turnieju w wykonaniu Mikołaja Męca no, nieco słabsza niż pierwsza jego część. Wygrywa Bielica przed Paruzelem, 2 punkty dla młodszego z braci Bielaczków, 1 punkt zdobywa Męc. I co tak kończy się ten 17 wyścig. Jeżeli nie będzie biegów dodatkowych, to oczywiście tych zawodników już widzimy na torze po raz ostatni dnia dzisiejszego, a za moment uczynią to kolejni jeźdźcy z toru pierwszego. Piotr Kupczyk z toru drugiego, Arkadiusz Szymański z toru trzeciego, Marcin Kołata i z toru czwartego Dawid Baz. I tutaj ten wyścig może nam rozstrzygnąć nawet zwycięstwo, bo przecież Marcin Kołata, który tak doskonale rozpoczął, ma przed tym wyścigiem na swoim koncie 14 punktów, a Arkadiusz Szymański, który stoi tuż obok niego na drugim polu, ma punktów 13, a więc to może być jeden z tych wyścigów, który będzie decydował o zwycięstwie. Arkadiusz Szymański doskonale rozegrał ten pierwszy wyścig, on na prowadzeniu, drugi w tej chwili jest Marcin Kołata, a Dawid Bas, który całkiem nieźle sobie poczynał, i gdyby nie to jedno wykluczenie, to kto wie, gdzie dzisiaj w tym momencie byłby Dawid Bas. Tak wszystko na to wskazuje, jeżeli tak dojadą, że będzie musiał się świętochłowiczanin pożegnać z podium w tym memoriale, choć tak jak powiedziałem, w wielu turniejach rządzi i dzieli, ale tutaj chyba tak się przynajmniej wydaje, za bardzo chciał i efekt to przyniosło odwrotny. Szymański 4 punkty, 3 Kołata, 2 Dawid Bas, 1 dla Kupczyka, trochę zawiedziony Dawid Bas tym ostatnim wyścigiem, bo gdyby tutaj wygrał, to miałby jeszcze realną szansę stanąć do walki o podium, a tak niestety już powoli
będzie mógł się przebierać. 19 wyścig, przedostatnia gonitwa. Igor Orłowski z toru pierwszego, z toru drugiego. Marek Pronobis z toru trzeciego. Piotr Jamroszczyk i z toru czwartego uzupełnia stawkę tej gonitwy Tomasz Włodarczyk. A więc niczym w ligowym pojedynku, tylko w nieco innym układzie na polach startowych dwójka świętochowiczan, dwójka częstochowian. Zobaczymy, jak tutaj poradzą sobie świętochowiczanie. Doskonały start Igora Orłowskiego, który słynie już powoli z tego, że potrafi wystrzelić ze startu niczym z katapulty, ale ma tutaj obok siebie od zewnętrznej od wewnętrznej Tomka Włodarczyka. Kąsają go tam niemiłosiernie, a nieco dalej przygląda się tej walce Marek Pronobis. No cóż powiedzieć, idzie młodość, szanowni państwo, bo przecież Igor Orłowski to najmłodszy zawodnik w tej stawce. A on tutaj pokazuje, oj panowie, ja dzisiaj tutaj wygram, mocno go tam wspierają i mama, i tata, i dziadek kibicują, być może to słychać. Słychać, właśnie, słychać. Igor Orłowski cieszy się, no wygrał. Wygrać z takimi zawodnikami to na pewno jest miłe i to można powiedzieć, że jest no, jakąś niespodzianką, chociaż Igor Orłowski już w tym sezonie pokazywał, że potrafi wygrywać z każdym. 4 punkty właśnie dla niego, 3 punkty zdobywa Jamroszczyk, 2 punkty dla Włodarczyka, 1 punkt wywalczył Pronobis. No i cóż, ostatnia gonitwa, 20 wyścig, wystartowali z toru pierwszego, uczynił to Krzykowski, on wykorzystał w pełni atut tego pierwszego pola, jest na prowadzeniu, być może takim miłym akcentem zakończy, Ludwiczak jest w tej chwili drugi, trzeci podróżuje sobie do mety Kamil Bielaczek, a zamyka stawkę Damian Natoński. Marcel Krzykowski, który tutaj ze zmiennym szczęściem startował, do tej pory nie odniósł zwycięstwa, a w pełni na pewno było go na to stać. Być może ten turniej, ten memoriał zakończy zwycięstwem i to będzie takie zwycięstwo na otarcie łez, bowiem chyba już Mateusz Ludwiczak nie zdoła go wyprzedzić. Ostatni wiraż, tak też się stało. Ostatni wyścig wygrywa Krzykowski przed Ludwiczakiem. 2 punkty dla Kamila Bielaczka i 1 punkt wywalczył Damian Natoński. Kończy się seria zasadnicza i już możemy śmiało stwierdzić, że jeszcze czekają nas emocje związane z jednym biegiem, ponieważ po 17 punktów ma aż trójka zawodników i to oni między sobą rozstrzygną miejsca na podium, a będą to Kamil Bielica, Marcin Kołata i Arkadiusz Szymański. Ta trójka za moment stanie pod taśmą maszyny startowej i to oni rozstrzygną, kto dzisiaj wygra, kto zostanie zwycięzcą drugiego memoriału imienia Pawła Waloszka. Przypomnę, że przed rokiem Kamil Bielica był drugi, wygrał wtedy Paweł Cegielski, a Marcin Kołata, który tutaj również startuje, był na 5. miejscu. Arek Szymański w tych zawodach przed rokiem nie startował, tak więc ma szansę, aby w debiucie zgarnąć zwycięstwo. Tym bardziej, że startuje z pierwszego pola i proszę zobaczyć, jak spokojnie wjechał sobie do tego pierwszego wirażu. Teraz przegląd sytuacji, on na prowadzeniu, a Kamil Bielica będzie musiał tam się zmagać jeszcze ze swoim kolegą klubowym Marcinem Kołatą. To jest jazda indywidualna, tutaj nie ma odpuszczania, ale Marcin Kołata teraz uślizg koła w jego wykonaniu spowodował, że raczej tutaj się już nie będzie liczył, a więc Bielica jeszcze będzie mógł powalczyć o tą pierwszą pozycję, bowiem za sobą już nikogo nie ma. Arek Szymański widzi, co się dzieje. Bielica próbuje ścinać do wewnętrznej, ale popularny Heniu nie daje się tutaj wyprzedzić. No i zwycięża. Cieszy się, bo miał ochotę na zwycięstwo, choć tego pewnie się nie spodziewał. Szymański 4 punkty w tym wyścigu dodatkowym. 3 punkty dla Bielicy, 2 punkty zdobywa Kołata, a skoro tak, no to taka kolejność też będzie na podium, a więc pierwsze miejsce dla Szymańskiego, drugie kolejny raz dla Bielicy, trzecie w tym razem dla Kołaty, który przed rokiem był 5, a więc poprawił się o 2 pozycje, awansował, zakończył start na najniższym stopniu podium. Tak przechodzi do historii drugi memoriał imienia Pawła Waloszka, póki co, tak jak wspominaliśmy, kilka razy na torze speedrowerowym, ale wszyscy mamy tutaj nadzieję, że już niedługo również na torze żużlowym, a może przede wszystkim na torze żużlowym, bo czemu nie tu i tu. Dziękuję zawodnicy kibicom, trochę te zawody nam się przeciągnęły, ale warto było, myślę, pozostać do samego końca. Pamięć mistrza została w należyty sposób uczczona. Za moment ci najlepsi staną na podium.
tutaj jeszcze klub kibica Śląska Świętochowice, bo no nie może być inaczej. Mistrz Paweł w roli głównej, a na pierwszy stopień podium wskakuje Arkadiusz Szymański. Cieszy się Arek, bowiem dzisiaj nie było łatwo wywalczyć to pierwsze miejsce. Miejsce dla Kamila Bielicy, a więc powtarza tą pozycję z ubiegłego roku. No i Marcin Kołata na najniższym stopniu podium, a więc cały komplet już na swoim miejscu zawodników. Teraz prezes Śląska Świętochowice w towarzystwie pani Ingridy Waloszek i prezydenta miasta Daniela Begera wręczają puchary. Za moment ten przechodni, piękny kryształ, jeden z tych zdobytych w pięknej sportowej karierze Pawła Waloszka, na rok trafia w ręce Arkadiusza Szymańskiego, a jak będzie w trzecim memoriale, zobaczymy, w czyje ręce trafi ten piękny kryształowy puchar. Cieszą się zawodnicy Śląska Świętochowice i nie tylko. Ja się z Państwem żegnam, zapraszając jeszcze na rozmowy z tą trójką dżentelmenów. To wszystko z toru speedrowerowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka. Żegna się z Państwem Grzegorz Gabor. Do zobaczenia i do usłyszenia. Arek, jak widać po Tobie i po Twoich kolegach z podium, że rywalizacja była trudna. Sporo potu się wylało i nie tylko, ale wygrałeś. Udało Ci się zwyciężyć. Spodziewałeś się, że stanie na najwyższym stopniu podium jadąc do Świętochłowic? Powiem szczerze tak, zero presji zupełnie. Był to bardziej dla mnie test. Bardziej skupiłem się na jako trening. Zero presji zupełnie, dwa razy D, więc takie losowanie też nie po mojej myśli. Więc bardzo jestem zadowolony z tego wyniku, bo naprawdę się nie spodziewałem i myślę, że nikt się zupełnie nie spodziewał, ani u mnie w klubie w Gnieźnie, ani w całej Polsce, ale ja lubię zaskakiwać. Poniekąd ten puchar pozostał z Pawłem Cegielskim, bo startowałeś na rowerze Pawła przecież. Startowałem na rowerze Pawła, ba, sam od Pawła go brałem i miałem go przez 2 tygodnie w domu, więc tak już chyba się przyzwyczaił i chciał zostać po prostu. Miejmy nadzieję, że tak. Nie udało się pozostawić tego pucharu w Świętochłowicach, ale znowu byłeś blisko. Tak, w tym roku czułem się ciut lepiej niż w zeszłym, aczkolwiek przyczyną tego faktu, że nie umiemy wygrywać Świętochłowica, jest zawsze duża presja towarzysząca tym zawodom. Każdy z nas, Świętochłowiczan, chce zdobyć to trofeum, bo uważam, że to trofeum jest takie bliżej naszemu sercu i ogólnie całej tej społeczności świętochłowickiej ze względu na postać pana Pawła i każdy z nas chce bardzo, bardzo wygrać te zawody. Ale drugie miejsce chyba przed zawodami wziąłbyś w ciemno. Oczywiście. Już po połowie zawodów czułem, że coś może z tego być, ponieważ tor się sprawdził, było dosyć twardo, nie było luźnej nawierzchni, można było się dzisiaj ścigać, nie było przypadków. Marcin, ty chyba spodziewałeś się po pierwszych startach czegoś więcej? Znaczy, powiem tak, no. Przyjeżdżając na zawody też przede wszystkim chciałem się dobrze bawić, dobrze potrenować, no bo mamy drugą część sezonu, ciężkie wyjazdy ligowe nas czekają. Także przyjechałem tutaj z nadziejami przede wszystkim na dobry trening. Z tego miejsca też bym chciał podziękować organizatorom za to zaproszenie, bo to jednak jest zaszczyt brać udział w takim turnieju upamiętniającego wielkiego człowieka dla Śląska Świętochłowice i nie tylko. Także dziękuję bardzo organizatorom. No i cieszę się z tej trzeciej pozycji, bo rywalizacja była wyrównana, bieg dodatkowy to taka wisienka na torcie dla kibiców i to pokazuje, że te zawody naprawdę stały na bardzo wysokim poziomie. Rozpocząłeś doskonale, druga część zawodów trochę słabsza. Co na to miało wpływ? No przede wszystkim układ pól startowych i poszczególni zawodnicy z danych torów, tak? No pierwsze biegi wiedziałem, że są ważne, wygrałem je i no liczyłem się do końca w tej stawce o zwycięstwo, aczkolwiek te dwa ostatnie wyścigi troszeczkę nie po mojej myśli się ułożyły, zwłaszcza ten, gdzie z Tomkiem Wodarczykiem straciłem jeden punkt na dystansie i to było takie kluczowe do tego, żeby zająć trzecie miejsce, a powiedzmy nie pierwsze.